Chamski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski Punkt Widzenia. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Michalina Maliszewska, wiceprezydent Junior Board Zrzeszenia Polsko-Amerykańskiego. Dzień dobry. Zacznę od kobiet. Karolina Lewczuk, również Zrzeszenie Junior Board Zrzeszenia i TED Flaki Milówka. Zaraz powiemy, skąd motocyklista w naszym gronie. Witam serdecznie. Witam. Spotykamy się po raz kolejny tak naprawdę z przedstawicielami Junior Board Zrzeszenia. Okazuje się, że bardzo prężnie działacie i organizujecie kolejną imprezę, kolejne wydarzenie, a to wszystko po to, żeby pomóc dzieciom pokrzywdzonym przez przemoc rodzinną. To jest program, który już od jakiegoś czasu działa właśnie w Zrzeszeniu. Może kilka słów o tym programie jako takim. Dobrze, bardzo, bardzo chętnie opowiem. Myśmy zaczęli działalność jako Junior Board przy Zrzeszeniu w styczniu tego roku, tak naprawdę formalnie. To się tak wszystko gotowało i przygotowywało do działania już od zeszłego roku, ale żeśmy formalnie to założyli w styczniu. I działamy w ten sposób, że każdego roku jakby adoptujemy jeden z programów. Zrzeszenie ma ponad prawie 30 różnego rodzaju programów pomocowych. I w tym roku żeśmy postanowili, że będziemy pomagać im zbierać środki na pomoc ofiarom przemocy domowej. I w tym szczególnym przypadku zajmujemy się zbieraniem środków na to, żeby organizować sesje terapeutyczne i różnego innego rodzaju pomoc dla dzieci, które pochodzą z takich rodzin, gdzie jest przemoc domowa. Zaraz wrócimy jeszcze trochę do tych potrzeb, jakie są i do tego też, jak tak naprawdę na co dzień może wyglądać życie takiego pokrzywdzonego człowieka małego i właśnie w związku z tym, jak działa ten program, ale ja chciałam jeszcze jakby uchylić rąbka tajemnicy tutaj, dlaczego TED jest też z nami. Impreza, którą organizujecie, ma ścisły związek z motocyklistami i z klubem Sokół Riders. Dobrze mówię. Tak. Zdradź szczegóły, proszę. Bardzo ścisły związek. Ale nie tylko z klubem Sokół Riders, bo jest to inicjatywa kilku polonijnych organizacji motocyklowych, które zebrały się razem i pragną zrobić coś właśnie w tym kierunku, żeby pomóc dzieciom, które są dotknięte przemocą w domu. I te kluby, to wymienię, są właśnie Sokół Riders MA, Legacy MC, Highlander Riders MA, Orzeł Biały, White Eagle. To jest Orzeł Biały, ale również Eagle Knights, Pamięć i Tożsamość, Rajd Katyński i tyle. Taka spora inicjatywa, ma bardzo wielu ludzi zaangażowanych. Jak to się stało w ogóle, że wpadliście na pomysł, żeby pomóc właśnie temu programowi? Pomysł już zaczął się podczas lata i muszę tu powiedzieć, że właściwie dobrze się składa, bo miesiąc październik jest miesiącem bycia świadomym, że przemoc w domach istnieje. I jest tutaj to obchodzone jako cały miesiąc poświęcony temu problemowi. Również się złożyło, i to też zupełny zbieg okoliczności, że mieliśmy okazję ostatnio być świadkami tragedii w środowisku polonijnym, które właściwie cała Polonia oglądała przez polskie i nie tylko polskie media i inne środki przekazu, że zostały dwie ofiary zamordowane jako bezpośrednia przemoc, jako bezpośrednie ofiary przemocy domowej. I jest to, ja bym powiedział, bardzo dobry czas, żeby taką imprezę zorganizować i żeby powiedzieć ludziom, że coś takiego istnieje. Bo jak zacząłem mówić o tym, że organizujemy imprezę przeciwko przemocy domowej, w środowisku polskim, to część ludzi mówiło, a rzeczywiście takie coś istnieje? Mhm. Czy takie coś, o czym się mówi? To chyba jest jakaś ściema następna. Ja mówię, nie, to się dzieje. Być może, że ludzie są nie bardzo, chcą o tym mówić, że nie są tacy bardzo otwarci na ten, nawet te ofiary. Jak rozmawiałem właśnie z Kasią wcześniej, która podała nam ten pomysł, to ona mówiła, że te ofiary nie zawsze są
chętne opowiadać, nie zawsze są chętne przyjść i mówić o tym. I często nawet ludzie, którzy widzą przemoc znowu z drugiej strony, też nie są chętne pomagać w takim czymś, bo mówią, no tak, to jest rodzina, to niech to lepiej zostanie w rodzinie, dlaczego my się mamy... Myślę, że to jest taka polska mentalność tak. Bardzo. Jesteśmy tak przyzwyczajeni do tego, żeby swoje brudy prać za ścianami własnego domu i często też nie reagujemy i tutaj też taka znieczulica, która panuje gdzieś tam wśród nas wszystkich, tutaj nie ma co ukrywać i często się wstydzimy, boimy i tak dalej, a trudno już jakby dziwić się, że ktoś, kto jest rzeczywiście na narażony na taką przemoc, też jest zastraszony zwyczajnie. W jaki sposób zrzeszenie i właśnie Junior Board, w jaki sposób chcecie pomóc? Co to za impreza, jak będzie wyglądała? Karolina. O, impreza, jak będzie wyglądała. Tak. To znaczy, tutaj pan... Ja o imprezie to mogę powiedzieć, że to jak zawsze będzie wyglądała jako charytatywna impreza. Zacznie się o godzinie 7 w klubie Soku Riders. Będzie oczywiście muzyka, będzie jedzenie, będzie wszystko przewidziane dla naszych gości, którzy liczymy, że tłumnie i szczodrze przybędą, a jak również będą różnego rodzaju loterie fantowe, rodzaje aukcji na jakieś fajne przedmioty, że to jak zawsze będzie to z dużym wysiłkiem właśnie tych 6 klubów, które z każdego klubu każdy ma coś do zrobienia, żeby ta impreza naprawdę odbyła się jako sukces. Żeby zachęcić wiele różnych ludzi, żeby przyszło, czyli nie tylko osoby, które nie wiem, lubią motocykle, tylko właśnie, żeby cała Polonia jakby wiedziała o tym i mogła uczestniczyć w takiej imprezie. Ty, Karolina, jesteś od niedawna z Junior Board. Powiedz, co skłoniło cię do tego, żeby zaangażować się właśnie w taką działalność? Ja myślę, że właśnie to jest ciekawe pytanie dla mnie, bo ja mieszkałam w Kanadzie przez długi czas i jak tutaj przyjechałam, to się strasznie ucieszyłam, że taka organizacja istnieje, bo myślę, że młodzi Polacy są po prostu, nie wiem, to jest takie dużo jest energii w młodych Polakach moim zdaniem i w Polonii, że się zrzeszyli i robią takie imprezy i po prostu się komunikują z innymi ludźmi, żeby zrzeszyć młodą Polonię. W Kanadzie nie ma takich organizacji? Czy też się tam udzielałaś? To znaczy nie, właśnie nie ma. Jakoś tak nie słyszałam. Na pewno Polonia jest mniejsza i mieszkam w Montrealu, także na pewno nie czuję się tego tak, jak się czuję tutaj i to jest super. Ja się bardzo cieszę, że tutaj znalazłam wszystkich Michaliny i całe PAA. Karolina była tak zmotywowana, że jak tylko żeśmy się spotkały, to po 10 minutach zaraz ja opowiadałam jej, że działamy w różnych rzeczach. To już było jakiś czas temu. Jeszcze wtedy nie stworzyliśmy zarządu Junior Board do zrzeszenia, ale żeśmy organizowali wcześniej Quo Vadis, taką konferencję i różne inne rzeczy. Ja działałam w klubie studenckim u siebie na uniwersytecie, także jesteśmy stowarzyszeni. Próbujemy właśnie to, co próbujemy zrobić z zarządem, to jakby nie to, że zebrać wszystkich ludzi razem, ale dać im znać, że coś takiego robimy. Na przykład taki fajny przykład mogę podać. W zeszłym roku klub studencki przy Loyoli organizował zbiórkę u siebie na uniwersytecie zabawek. I chcieli zabawki, zebrali ich strasznie dużo i chcieli gdzieś przekazać, ale nie wiedzieli gdzie. Po prostu wiesz, nie wiedzieli, że zrzeszenie nawet ma takie programy, że mają taki ten closet, gdzie zbierają ubrania dla dzieci i zabawki, różne innego rodzaju rzeczy. I ja zaczęłam z nimi rozmawiać, mówię, słuchajcie, to jest super sprawa, bo my możemy z wami zacząć działać i wiesz, możemy razem pomóc tym dzieciakom. Także robiliśmy to w zeszłym roku, będziemy robić to w tym roku nie tylko na Loyoli, ale też na innych uniwersytetach. Także o coś takiego nam chodzi, wiesz, żeby dać ludziom znać. I tak jak Karolina mówi, tych młodych Polaków naprawdę jest dużo, takich aktywnych, którzy chcą coś robić, tylko nie do końca wszyscy wiedzą. A teraz dzięki, wiesz, website, dzięki Facebookowi, my możemy to strasznie rozpropagować. Każdy z nas ma, wiesz, kilkaset znajomych na Facebooku, także w ten sposób zapraszamy ludzi, dajemy im znać i propagujemy takie rzeczy, które naprawdę robią coś fajnego. A w tym roku pomagacie programowi przemocy w rodzinie, przemocy, która dotyka najmłodszych. Jak duża skala jest tego problemu tutaj w Chicago? Wiesz co, to jest trudno powiedzieć, no bo tak jak ty mówiłaś i tak jak Flaki tu wspomniał, to nie jest na pewno problem, o którym ludzie chcą opowiadać. My nie jesteśmy tak wychowani, żebyśmy, wiesz, wychodzili i opowiadali o swoich tak zwanych brudach, które są negatywnym czymś tak naprawdę. Także jaka jest skala, to jest trudno powiedzieć, ale jeżeli pomyślimy o tym, że zrzeszenie pomaga bodajże 3 tysiącom ludzi w ciągu miesiąca z różnymi problemami, nie tylko osobom ofiarom przemocy domowej, oni mają bardzo dużo programów, to jednak są to setki ludzi, także wiesz, myśląc o tym, ilu jest tutaj Polaków, a my nie jesteśmy inni niż żadna inna społeczność chicagowska i ten problem istnieje na pewno w wielu rodzinach.
pomagacie temu programowi, tak jak powiedziałaś, i staracie się pomagać w każdym roku, będziecie się starać pomagać jakiemuś wybranemu programowi. Czy wy jako zarząd, jako członkowie właśnie Junior Board macie szansę widzieć te osoby, którym pomagacie, czy wy w jakiś sposób uczestniczycie właśnie później w rozdzielaniu tych środków, czy widzicie jakby komu pomagacie? Nie do końca widzimy te osoby, bo wiele z tych osób chce pozostać anonimowych, także my nie do końca mamy z nimi styczność, ale byliśmy nieraz w centrum na Sis Road, w lokalizacji tam zrzeszenia. Teraz wybieramy się niedługo, znowu mamy tam spotkanie. Także byliśmy i widzimy dokładnie, co tam się dzieje, w jaki sposób oni pomagają. I też osoby różne, które pracują w zrzeszeniu, spotykają się z nami i opowiadają nam dokładnie, jakiego rodzaju potrzeby oni mają. Co ciebie konkretnie skłoniło do tego, żeby zacząć działać właśnie w organizacji polonijnej, takiej, która pomaga ludziom? Wiesz co, wydaje mi się, że było to tak, że byłam zaproszona przez moją koleżankę Agnieszkę Ptasznik, do której ktoś, wydaje mi się, że z zrzeszenia wyciągnął rękę i poprosił właśnie, czy zasugerował stworzenie takiej młodszego zarządu, czy takiej rady doradczej do zrzeszenia, bo zrzeszenie ma dużą radę dyrektorów, tam jest około 20 osób, ale są to osoby po prostu starsze trochę od nas i oni chcieli jakby wyciągnąć rękę i rozpropagować swoją działalność wśród młodszego pokolenia. Także nas poproszono, to zaczęło się chyba od Agnieszki, potem nasza grupa taka się większa zebrała, tych osób, którymiśmy już trochę działały razem. I stwierdziliśmy, że to jest po prostu coś bardzo fajnego. Ta organizacja istnieje już prawie 100 lat. Także, wiesz, mają naprawdę rekord taki konkretny. I po prostu chciałyśmy pomóc. Oni robią tyle wspaniałych rzeczy, że ja po prostu lubię działać. Także to akurat idealnie pasowało. No właśnie, bo to jest też, mam wrażenie, taki trochę problem organizacji polonijnych, że mało która otwiera się na młodych ludzi i trudno powiedzieć, ale zdaje się, że po prostu boją się tego, że nie wiem, że nagle tylu tych młodych ludzi zacznie działać, że chyba zabiorą im dokładnie te wszystkie stołki. Natomiast tak, prawda jest taka, że żeby namówić młode osoby, dlatego stąd moje pytanie, żeby namówić młode osoby, to też trzeba mieć podejście i sposób, żeby do nich dotrzeć. Ja chciałam zapytać się, do kogo wy chcecie dotrzeć właśnie z tą imprezą, którą organizujecie, bo nie tylko rozumiem tych, którzy jeżdżą na motorach. Nie. Organizując ją w naszym klubie, przy udziale tych innych klubów i organizacji motocyklowych, chcemy dotrzeć do szerszej grupy, nie tylko do samych motocyklistów, bo jak wiemy, każda z tych organizacji ma swoją grupę, czy to tylko motocyklistów, czy również i przyjaciół. I każda z tych organizacji oddzielnie organizuje wszelkiego rodzaju imprezy charytatywne, czy to udzielając się w jakichś organizacjach, czy też po prostu zbierając datki bezpośrednio dla ludzi, którzy są dotknięci jakąś krzywdą i potrzebują pomocy. I to są też rzeczy, o których czasami się nie mówi, że motocykliści, pomimo tego, że być może jakiś jest obraz taki, a nie inny w dostrzeganiu ludzi, którzy jeżdżą na motocyklach, to jednak to są dobrzy ludzie i naprawdę jesteśmy bardzo często w stanie dostrzec krzywdę ludzką i zorganizować dużo rzeczy ze względu na to, że jest to pewnego rodzaju popularność też, jesteśmy w stanie zorganizować dużo rzeczy dla Polonii, szczególnie przy pomocy charytatywnej. A czy długo musiałeś namawiać kolegów z innych klubów, żeby wzięli udział w tej imprezie? To w sumie to nie była aż taka duża namowa, bo te kluby, które wymieniłem wcześniej, same doszły do porozumienia, że będąc w środowisku polskim i mając kilka klubów, które każdy działa w swoją stronę i w swoim własnym zakresie, byłoby dobrze coś wspólnie zorganizować i wspólnie zorganizować jakąś taką grupę, która jest mocna, którą będzie widać, która nie tylko działa w środowiskach motocyklowych polskich i amerykańskich, ale również, która pokazuje, że możemy coś razem zrobić, że jesteśmy widziani przez inne organizacje polonijne, szczególnie te organizacje, które organizują wszelkiego rodzaju parady, wszelkiego rodzaju takie słynne już sztandarowe rzeczy, które są w polonijnym środowisku obecne.
I my chcieliśmy pokazać, że nas jest duża grupa, że mimo tego, że to są różne kluby motocyklowe, czy organizacje motocyklowe, czy stowarzyszenia motocyklowe, czy riding clubs, jak to też mówią, to są wszystko ludzie, którzy razem współpracują i razem chcą coś zrobić. I pokazać, że jesteśmy tutaj w tym środowisku silną grupą. Ale to jest też takie, wydaje mi się, trochę porozumienie ponad podziałami, bo też słyszało się gdzieś tam w kuluarach, że te kluby między sobą rywalizują i tak dalej, i tak dalej. A tu widać, że w imię słusznej sprawy też jakby zrzeszają się i pomagają. Tak jak wspomniałeś, tutaj impreza, która będzie pomagała dzieciom. Powiedzcie proszę jeszcze, kto powinien przyjść na tą imprezę? Do kogo jest skierowana? Czy tylko, nie wiem, ci, którzy lubią imprezować, czy osoby, które lubią brać udział w charytatywnych imprezach? Kobiety, mężczyźni, przedział wiekowy, do kogo kierujecie jakby zaproszenie? Mhm. Wiesz co, ja myślę, że my nie mamy jakiejś takiej grupy targetowej, do której uderzamy. Bardzo chętnie zapraszamy tych, którzy chcieli na przykład poznać i dowiedzieć się więcej, co my robimy, bo wiele z nas tam będzie. Nas jest około blisko 20, nie tylko dziewczyn, jest też kilku chłopaków, nie za wielu, ale kilku jest u nas w naszym Junior Board. Także zapraszamy bardzo chętnie, żeby nawet z nami porozmawiać, zobaczyć, pogadać więcej, co my robimy, posłuchać jakiejś fajnej muzyki, zjeść kiełbaskę przy ognisku, wypić piwo. Także po prostu spędzić miło czas, wiesz, dla dobrego celu. Także wracając do twojego pytania, nie myślę, że mamy określoną grupę, a absolutnie i kobiety, i mężczyźni, młodsi i starsi, wszyscy, którzy mają ochotę na fajne popołudnie. Tak, 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 dokładnie. Sobie wyobrażam, że moją mamę też zaproszę, także... Dokładnie, ja nie widzę, że oczywiście. Każdy może przyjść. Gdzie można uzyskać więcej informacji i też czy jest jakiś wstęp na tę imprezę, no bo jakoś te środki będą zbierane, więc o takie szczegóły poprosiłabym. Tak, donacja na imprezę jest $10 i jest to donacja, jak i cały dochód z tej imprezy przeznaczony na fundację i na tą działalność. I jest oczywiście. To sugerowana donacja, prawda? Także tak. Można absolutnie, jeżeli ktoś ma możliwość zrobienia tej donacji większej, to jak najbardziej prosimy. Bo 10 cent dolarów to nie tak dużo pieniędzy. Tak, i to jak powiedziałem, minimum donacja. Oprócz tego również będą różnego rodzaju aukcje i fanty. I z tego też liczymy, że będzie spory dochód i będziemy mogli wesprzeć organizację. A zapraszając ludzi, to przede wszystkim zaprosić potrzeba tych, którzy chcą przyjść, nie tylko się zabawić, ale też pomóc. Bo to my chcemy, żeby ci ludzie, którzy przyjdą, to pomogli. Bo zabawić się to wiadomo, każdy by chciał przyjść i wyjść, ale zapraszamy przede wszystkim ludzi, którzy chcą pomóc, którzy wiedzą, że taki problem istnieje, a może nawet nie wiedzą i się dopiero dzisiaj dowiedzieli i chcą być częścią tego. Przypomnij jeszcze proszę, gdzie jest klub? Nasz klub mieści się w Chicago, mieści się przy 6701 West Diversity. Impreza zacznie się w sobotę, 8 listopada o godzinie 7 wieczór. Wiem, że w tym czasie jest coś innego na mieście, ale to zawsze tak bywa, więc mamy nadzieję, że ludzie będą sobie mogli pogodzić te różnego rodzaju inne imprezy, które są w tym samym czasie i do nas przybędą. Jeszcze raz powtórzę, że jest to wysiłek i inicjatywa 5 polskich organizacji motocyklowych i żeby jeszcze raz zapamiętać, które, to powymienię może jeszcze raz, bo nie wiem, czy powiedziałem wszystkich od razu po kolei. Więc oczywiście Soku Riders to my, jest Legacy MC, jest Highlander Riders, jest Orzeł Biały, jest Eagle Knights i jest na końcu Rajd Katyński Pamięć i Tożsamość. I te kluby razem oczywiście z Junior Board Zrzeszenia Polsko-Amerykańskiego organizują tę imprezę, na którą serdecznie zapraszamy 8 listopada, 7 wieczorem. Ja bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękujemy i do zobaczenia. Za zaproszenie. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.